Dobarek, dzień dobarek. Witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. I przybywam do Was, słuchajcie, z szybkim try-on haulem z Shein. Tak, znowu kolejna przesyłka ze sklepu Shein, z czego bardzo oczywiście się cieszę. Zaszła oczywiście, słuchajcie, malutka pomyłka, ponieważ sklep Shein wysłał mi podwójnie rzeczy. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, czego to zasługa. Ja już z firmą się kontaktowałam, także po prostu no, mam podwójnie rzeczy. Co ja sobie tym razem wybrałam, już Wam pokazuję. Pierwsza rzecz, oczywiście linki będziecie miały w opisie, jak i zarówno zdjęcia w przebitkach na końcu, myślę, filmiku, wkleję Wam też, czyli jak te rzeczy wyglądają na stronie, a jak będą wyglądały na mnie. Sweterek, z tego co mi wiadomo, jest dość krótki, więc tutaj jestem pod znakiem zapytania, bo wiem, że na modelce on nie wyglądał chyba na za krótki. No a tutaj oczywiście koszula powinna być ok, ale to wszystko się okaże w praniu. Także pierwsza rzecz, jaką wybrałam, to jest sweterek. Jeżeli chodzi o te wszystkie jakieś numerki, to tak jak mówię, link będzie w opisie pod filmem. Otwórzmy i sprawdźmy. Mam nadzieję, że cokolwiek mi się sprawdzi, że nie będę musiała tutaj powiedzieć złego słowa. W ogóle złamał mi się jednak ten paznokieć, słuchajcie, z wczorajszego live, ale będzie dzisiaj zrobiony. Okej, sweterek, jeżeli chodzi o materiał, wszystko spoko. Jest faktycznie troszeczkę zbliżony do tego, co było na filmiku, ale zobaczcie, co to jest. To jest strasznie króciutkie. Strasznie coś kusego. Oj, chyba to nie było tam tak, że pępek był na wierzchu, albo kwestia rozmiaru, słuchajcie, więc tak wygląda póki co sweterek, no patrząc na sweterek, póki co nie wygląda to dość fajnie, więc na pewno na jakiś basic, za chwilę sobie przymierzymy, a koszula, obawiam się troszeczkę tego sweterka, bo chciałam, żeby on był taki dłuższy, taki troszeczkę, w ogóle jaki to był rozmiar, czy ja brałam, czy to był one size, słuchajcie. Nie mam żadnego pojęcia i nawet nie widzę, żeby tutaj coś było chyba. Tak, one size. Więc jak to jest one size, słuchajcie, no to powinien być w sumie rozmiarowo od S do takiego małego L. A z tego, co ja tutaj widzę, to ja nie wiem, czy jeszcze nie jedna M-ka w to wejdzie. Okej, otwieram drugą folię. I tutaj mamy koszulę. Rozmiar wybrałam M tej koszuli. I jest to taka zwykła, prosta koszula. Lubię ich te materiały. Są takie bardzo takie delikatne, aczkolwiek się gniotą, więc oczywiście żelazko w ruch. Wybrałam taką, która jakby opada tutaj na ramiona, więc taki fajny, szeroki dekolt. Myślę, że rozmiarowo powinna być ok. Wybrałam nie białą, a właśnie taką niebieską, znaczy białą w niebieskie paski. Rękawy ona ma takie, widzicie, takie fikuśne, co mi się bardzo, ale to bardzo spodobało. Nie wiem dlaczego, ale ostatnio właśnie jakoś tak polubiłam takie nietypowe, słuchajcie, kroje, nietypowe rzeczy, więc mam nadzieję, że będzie ok. Czekajcie, zapnę tylko rękaw. No i oczywiście co? No i oczywiście przychodzę za sekundę dosłownie z try-on haulem i zobaczymy, jak to się prezentuje już nie na manekinie, tylko na żywej osobie. Podoba mi się na pewno kolor, zdecydowanie zobaczymy, jak będzie z krojem. Także wracam do Was za chwilę. No i dobrze, słuchajcie, tak wygląda ten sweterek. Ja nie bardzo wiem, jak mam tutaj to skwitować, jak mam się odnieść do tego czegoś. Jeżeli chodzi o górę, tutaj wszystko fajnie, można sobie to jakoś dopasowywać, aczkolwiek zobaczcie, to wygląda tak, jakby to tutaj były ramiona. Nie bardzo wiem, jak to powinnam nosić, bo to w sumie wypada, słuchajcie, jak crop top, a nie jak jakiś sweter, a na pewno nie rozmiar one size, także no to jest chyba pierwsza taka jakby nieudana rzecz, jaką zamówiłam, z jakiej jakby nie jestem zadowolona. Ja nie lubię, nie noszę czegoś takiego, więc nawet nie wiem, czy to byłoby, słuchajcie, dobre na jakąś, nie wiem, osobę w rozmiarze S. Nie wiem, dziwny bardzo krój, bardzo dziwnie to się wszystko układa. Ja musiałabym to po prostu tak sobie jakoś tak nosić, aczkolwiek to tutaj jest strasznie kuse, strasznie krótkie. Zobaczcie. Tak, o, do nagrywania filmików naprawdę bardzo ładnie, myślę, to wygląda. Te perełki, wszystko super. Materiał, jeżeli chodzi o sweterek, też ekstra. Fajny, ciepły, no ale to nie jest, słuchajcie, bielizna, to nie jest stanik, a to praktycznie odnieść można do stanika. Także to jest pierwsza rzecz.
Niestety na minus. No niestety, ale nie polecam Wam tego sweterka, no chyba, że lubicie taki krój, to wtedy jak najbardziej. Natomiast no absolutnie, absolutnie nie jest to mój, nie wiem, mój krój, typ rzeczy, mojego typu rzecz, żebym ja mogła to nosić. Także dajcie znać, co Wy myślicie, ale myślę, że powielicie to, co ja mówię, że gdyby tak samo nagrywanie i tak bym sobie usiadła naprzeciwko Was, myślę, że kolorek, wszystko fajnie, tutaj się fajnie krój zaczyna, ale gdyby on był dłuższym sweterkiem, byłoby cacy. No, także to jest rzecz pierwsza i za sekundę przychodzę z koszulą. No i dobrze, ja przybywam z koszulą, długość koszuli jest spoko, możemy sobie fajnie wkasać w spodnie, nie patrzcie na moje, bo moimi są dzisiaj spodnie robocze. Rękaw jest w taki sposób ułożony, więc to sobie możemy fajnie dopasować. Podoba mi się, że jest to takie fikuśne, takie niecodzienne. Oczywiście tak jak mówię, tu są fajnie tak pospinane te materiały, więc to sobie możemy jakoś fajnie ułożyć i to się myślę, że samo nawet chyba ułoży, jak będziemy nosić. Jeżeli chodzi o rozmiar, myślę, że jest ok. Nie wiem, jakby było ze stanikiem, ale myślę, że też spoko. Natomiast fajnie to wygląda z basiciem, może jeszcze białym, przepraszam, przejeżdżała pomarańczowa ciężarówka. Także tak by to wyglądało. Bardzo mi się podoba ten tutaj odkryty dekolt. Także nic tu nie wystaje, nic się nie zadzieje, bo tak jak mówię, mam tutaj topik. Patrzę, czy tutaj jeszcze jest jakiś guzik, ale chyba nie. Nie, chyba nie, bo myślałam, że można jakoś jeszcze tutaj to tutaj podpiąć, ale nie można, też byłoby fajnie. Więc tak wygląda druga koszula, dajcie mi znać, co myślicie, ale ja, jeżeli mam się wypowiedzieć obiektywnie, to jest to chyba jednak najsłabsze z moich zamówień, to znaczy rzeczy są jakby najmniej takie trafione. Pomimo, iż ja sama dokonywałam wyboru, to wydaje mi się, że mogłoby to być trochę lepsze. Jeżeli chodzi o sweterek, powinien być dłuższy. Jeżeli chodzi o koszulę, ja sobie jeszcze tutaj podopasowuję, ale nieźle. Materiał jest fajny, bardzo taki przyjemny, bardzo delikatny. Nie jest ona gruba. Myślę, że na jakiś właśnie taki topik, czy biały, czy czerwony, czy czarny, powinno być fajnie. Mi się podoba. Mi to się podoba naprawdę, nic mi tutaj nie przeszkadza, to, że to jest sobie gdzieś tam luźne, to takie ma być. Z tyłu jest ona, widzicie, taka wyżej, a tutaj właśnie ramiona miały być odkryte i taki był jej zamysł. Więc jeżeli chodzi o koszulę, to ode mnie łapka w górę, jeżeli chodzi o sweterek, tak jak mówiłam, no niestety nie jest on w moim guście. Także dajcie mi znać, co Wy myślicie, jak Wam się podobają te rzeczy. Czy któraś z tych rzeczy przykuła Waszą uwagę, czy byłybyście gotowe zakupić sobie którąś z tych rzeczy? Jeżeli tak, to piszcie w komentarzach, oczywiście pod tym filmem. Z przyjemnością poczytam Wasze komentarze. No, ja spadam, bo jestem akurat tak uwiązana, że tak sobie wyliczyłam, że nagram Wam dwa może filmiki. Jak dam radę, byłoby super. Więc ja się z Wami żegnam. To był Try On Haul z Shein. Zachęcam Was do zakupu na stronie Shein, bo tam naprawdę znajdziecie fajne perełki. Rzeczy generalnie idą około dwóch tygodni, do dwóch tygodni czasami, więc różnie to bywa, ale naprawdę często i gęsto warto czekać. Także większość rzeczy z tych, które ja zamawiałam, naprawdę były bardzo, bardzo trafione. Tak jak mówię, teraz to są dwie pierwsze takie, to jest pierwsze zamówienie, w którym coś mogło być inaczej, ale tak jak mówię, koszula mi się podoba. Koszulę zostawiam, ze sweterkiem będę się zastanawiała, co zrobię, może po prostu tylko będę do nagrywania zakładać. No, także ja bardzo Wam dziękuję, odsyłam Was na stronę Shein. Wszystkie linki znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem, jak i zarówno przebitki zdjęć tuż zaraz po tym, jak skończę mówić. Także dziękuję bardzo za chwilę uwagi. Mam nadzieję, że ten try on haul Wam się spodobał. Jeżeli tak, to piszcie oczywiście Wasze opinie w komentarzach pod filmem. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam bardzo gorąco. Szle buziaki. Bajo!